Dzień dobry wam, witajcie w dniu piątym z Zakopanego. Witam moich subskrybentów, witam osoby, które jeszcze nie subskrybują, mogą zasubskrybować. Słuchajcie, dzisiaj hala gąsienicowa, tak jak wczoraj było mówione. Co do jutrzejszego dnia, to nie wiem jeszcze nic do końca, ale dzisiaj hala gąsienicowa, także się zbieram. Znowu jest późno, to trzeba przyznać, że znowu jest późno. Parę północy nie spałem, nie wiem czemu nie mogłem zasnąć po wczorajszym Kasprowym Wierchu. Nie mogłem spać w nocy, budziłem się cały zmęczony. To nic dziwnego. No ale dobra, coś tam jeszcze płuca bolały. Ale jakoś udało się później o 5 zasnąć. Do 9 spałem. Dzisiaj hala gąsienicowa jest 10:30. Więc myślę, że o 12 będę już... Muszę się żeby ręki skoczyć po wodę, ale o 12 powinienem być już gdzieś przed szlakiem, gdzieś koło Kuźnicy, bo tamtą gdzieś będziemy zaczynali. I to będzie o 12? Wolałbym w lato oczywiście halę gąsienicową zobaczyć, bo tam dużo ładnie jest. No ale co, nic nie zrobię. Idę dzisiaj. Oj, będzie się działo. Po wczorajszym Kasprowym to dzisiaj jestem mega zmęczony. Mam dzisiaj bardzo zmniejszone morale tego piątego dnia z tego względu, że ja nie lubię tak chodzić. Znaczy lubię chodzić po górach, ale nie w ten sposób. Nie lubię wracać później. Wolałbym na przykład iść długim szlakiem przez większość gór, a nie codziennie idziecie na przykład na Kasprowy i wracacie, prawda? Bo wolałbym gdzieś dalej iść po prostu. Spać w namiocie albo gdzieś po schroniskach. Ten sposób jest najlepszy, no ale no nie da się. Nie da się tak niestety. Chociaż mógłbym tak zrobić, ale to na dopiero na wiosnę. I przyjdzie czas na namiot. Tak sobie myślę w sumie, że wczoraj jak chodziłem na Kasprowy Wierch, to jakoś mi zimno nie było. Znaczy było zamarznięte wszystko i czułem, że jest mróz. Ale jakby nie czułem tego, że mi jest tak zimno, że wszystko mi odmarza. No może później przy schodzeniu to tylko te palce u rąk, ale to tylko tyle. A dzisiaj mnie klatka piersiowa boli. Więc mi się wydaje, że to coś jest związane, nie wiem, może z plecakiem, z chodzeniem, z tym mrozem właśnie. Ale no nie, jestem chory, w sensie byłem chory wcześniej. Ale nie wiem, jeden dzień i tyle, w górach mi przeszło. Coś dziwnego, nie wiem, jakby ktoś z was wiedział, co to mogłoby być. Czy mi teraz klatka piersiowa boli? Przy obracaniu się? To może mi napisać, może ktoś jest lekarzem z was. No. Ja tylko do Biedronki po wodę skoczę, jakaś energetyka, jakieś zupki do zagrzania. I od razu lecę, bo mam mało czasu i tak prawie nic nie nagrywam, tylko po prostu idę, żeby na tą halę gąsienicową się jak najszybciej dostać. I tak znowu będę schodził po zmroku. Jestem tego pewien. Także niczego nie oczekuję. A jeszcze baterię muszę kupić do czołówy, bo szybko ta czołówa zlatuje. Powiem wam, jak się włączy na fulla, to daje światło, ale baterie szybko bardzo schodzą. Wiecie, gdzie wczoraj byłem? O tu, na tej samej górze. Tam na samej górze jest Kasprowy Wierch. Wyszedłem na start, na halę gąsienicową. Słuchajcie, tu jest znak. Jest znak, proszę bardzo. Teraz idziemy na halę gąsienicową. Zaczynamy stąd tak naprawdę. Nie wiem ile, z 3 godziny mi się wydaje, że będę szedł na halę gąsienicową. W sensie mi się wydaje, że taka trasa jest 3-godzinna. To ile ja będę szedł, to różnie bywa. Bo coś mi się zdaje, że znowu dzisiaj mnie zostanie noc. No bo jest godzina już po 12, no około 12, powiedzmy, że jest 12. Ja dopiero ruszam, tam jest 3-3,5 godziny drogi, no to... No może jeszcze wejdę za dnia, jak się pośpieszę, jak ruszę się. Jak zacznę sprintować, to tak. Taki jest plan, żeby dotrzeć tam od... w czasie dnia, bo ładnie dzisiaj świeci słońce i może będzie ładny zachód słońca gdzieś tam. No, taki jest plan. Także... Ja wyruszam i widzimy się zaraz. Właśnie rozpocząłem podróż na halę gąsienicową. Pokazywało godzinę 55, z tego co dobrze pamiętam. Żółty szlak, 7 zł wejście standardowo. Ten normalny, 7 zł. Idziemy na halę gąsienicową, zobaczycie jak to wygląda. Powiecie co o tym myślicie w takim widoczku. Wczoraj w nocy wtedy szedłem, się bardzo podobał. Masakra, co? Pięknie jest. Bardzo ładnie.
trzeba przyznać. Ogólnie sobie tak myślę, że to co wczoraj zrobiłem, ten kasprowy wierch, tak jak zrobiłem, i jeżeli że mi się to udało w ogóle zrobić, myślę, że chyba nie ma rzeczy, które mogłyby mnie powstrzymać przed cięższymi rzeczami. Także wczoraj sobie sam udowodniłem, że rzeczy niemożliwe nie istnieją. To jest tylko blokada w głowie. Chwile załamania, które miałem wczoraj, któryś nie mogłem się nim poddać, bo bym zaraz został zabrany przez top. Albo dużo gorzej by się to mogło skończyć, jakbym te blokady w głowie zostawił, które wczoraj mi się włączyły. Odblokowałem się i teraz rzeczy, nie ma po prostu rzeczy niemożliwych. Taka jest prawda. Już w głowie sobie myślałem, co to jest przez Islandię zrobić sobie kółko dookoła Islandii, spakować się co jakieś tam mniejsze miasteczko, kupować jedzenie i zrobić sobie taki trekking, zobaczyć ładne widoki. To nie jest niewykonalne, to jest właśnie łatwiejsze niż większość ludzi sobie wyobraża. I będę myślał pewnie nad jakimiś innymi rzeczami. Dzisiaj nie miałem siły, żeby wyjść. Ale to był ten moment, taki wyruszenie. Bo wiesz, że wczoraj było ciężko. Musiałeś wrócić do domu i znowu zaczynać z punktu startu. A co gdyby nie zaczynać z punktu startu? Tylko codziennie zaczynać z miejsca, w którym się skończyło. Jest to dużo lepsze uczucie. Dlatego będę myślał nad czymś. A wy mi możecie podpowiadać, w komentarzu pisać, co ciekawego mógłbym nagrać, jakim szlakiem przejść, albo jaką wycieczkę sobie zrobić, taką trzydniową, miesięczną, półroczną, roczną. Normalnie miałem jutro iść na Giewont, pamiętacie co wam mówiłem? Dlaczego zrezygnowałem? Zobaczcie, nie wiem czy to tutaj zobaczycie, ale postaram wam się pokazać, widzicie? Czekajcie, zgaszę troszkę. Tam, ten po lewej. Mniejszy cypel tam. Nie wiem czy u was to będzie widać, to jest Giewont. Tam no nie ma opcji, żeby wejść. Przynajmniej w zimie. Bez raków, bez czekana, bez lin. Ciężko. Ciężka sprawa. Dlatego zrezygnowałem z Giewontu jutro, bo no nie da rady w zimie tam podejść. Przynajmniej bez sprzętu. Może w następną zimę, jak uda mi się uzbierać ten sprzęt, to spróbuję podejść. Dobra, jestem w miejscu wczoraj, w którym chciałem zrobić mega ładne zdjęcie, ale po prostu było tak zimno, że nie dałem rady zrobić. Tak mi po palcach przewiało. Oj, może tam nie, bo tam światło. Tak mi po palcach przewiało, że nie dało rady. Tutaj można by było ładne zdjęcie zrobić nad HDR pod słońce, ale nie mam czasu dzisiaj na zdjęcia. A poza tym przyjechałem tu pochodzić po górach, a nie na zdjęcia tym razem niestety. Chociaż parę tam zrobiłem. No. Fajnie to wygląda, co? Zgaście mi troszkę. O. Tam macie Giewont tam. Nie da się tam wejść. Nie ma opcji. Nie, bez sprzętu. Dobra, został mi, jak widzicie, bardzo ładny widok, ale mi zostało 30 minut do hali gąsienicowej. Nie, za daleko później już nie będzie tak aż bardzo stromo, bo wczoraj ten schodziłem. Także nie będzie tak źle zaraz. Najgorsze to było to podejście. Spieszę się, bo chcę jak najszybciej wejść, a później chciałbym jeszcze w dzień zejść, z tą drugą stroną wam pokazać. Dużo ludzi, patrzcie ile ludzi tutaj. Po prostu multum ludzi. No, nic dziwnego. Pogoda skłoniła ludzi do wyjścia w góry, do pochodzenia. Że ja się śpieszę i idę. Pół godziny mi zostało. Miałem oczywiście po drodze zjeść, ale trudno, na górze może szybko coś zjem, jak będę odpoczywał i wtedy sobie zjem i schodzę, nawet tam nic nie będę kupował. To nie ma sensu. No, za krótko, jakbym szedł na cały dzień, to może bym coś kupił, ale tak to nie ma sensu i po prostu sobie zrobię zupkę chińską. Tak będzie najlepiej.
No. Dobra, pół godzinki. Ludzie to praktycznie po sobie tutaj chodzą. Jest tyle ludzi. Szkoda, wczoraj było lepiej. Wczoraj na trasie w nocy było tylko może z 8 osób. Także 8, 12 max. To jak ja w nocy schodziłem. No i to było spoko, bo ludzi nie było. A teraz tu się ludzie cisną. Powoli, powoli do celu. Zaczynamy podchodzić. Jest w dół, później będzie jeszcze do góry. Będziemy już na hali gąsienicowej. Także kawałek został. Niedużo. Przyspieszyłem teraz mocno. Ogólnie dzisiaj się śpieszę po to, tylko żeby wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Normalnie ja się nie lubię śpieszyć. To nie w moim stylu. No ale co zrobić? Nic nie zrobię. Za późno po prostu stałem. Ale przez ostatnie chodzenia po górach tak to już jest. Szczególnie no hardkorowe chodzenie po górach, bo to nie można było nazwać tego normalnym. Sienicowa 1514 metrów nad poziomem morza. Świnicka przełącz godzina 40. Czarny są gąsienica w 35 minut, tam nie będziemy dzisiaj szli. Kuźnice 1,5 godziny, hala gąsienicowa 5 minut, schronisko. Także jeszcze do schroniska sobie podejdziemy w stronę schroniska, jeszcze tak myślę. Chyba w sumie. Nie wiem, czy jest w sumie sens iść do schroniska. Jestem na hali gąsienicowej. Ładnie wygląda, możecie sobie zobaczyć, jak to dookoła wygląda. Taka jest prawda. Słonko dzisiaj grzeje, ja zaraz sobie rozpalam jetboila gdzieś tutaj z boku, żeby ludziom nie przeszkadzać. Robię zupkę chińską i spadam w dół. Nie ma sensu chodzić do schroniska. Jak miał więcej czasu, to na czarny staw. Gąsienicowy bym poszedł, ale inaczej nie ma sensu. Miałem gdzieś się to rozłożyć, tak żeby ludziom nie przeszkadzać i też, żeby mieć miejsce. Ławeczkę mi sobie znalazł, żeby sobie siąść. Tak, z patylachy. No, tu mam kamień, dobra, na kamieniu sobie siądę. I tutaj tak. I sobie odpalam jetboila. No dobra, to sobie siedzę, dokładnie może to tak wyglądać. Ojej, telefon spadł. Jestem już na hali gąsienicowej, dookoła mnie tak to wygląda, słoneczko świeci, ładne, piękne góry. Ja zaraz spadam, są tylko coś jeszcze zjem, a jem sobie tutaj taki w kubeczku barszcz czerwony i zupkę chińską, taką wiszona, do tego sobie zaraz wrzucę. Wiem, że dziwnie wyglądam, ale spakowałem się, ja już wracam i to staram się śpieszyć, bo już słońce właśnie zaszło za górę. Także zostało, nie wiem, z 2 godziny takiego mocnego zachodu, a ja chciałbym te 2 godziny zejść, bo chciałbym wam pokazać jeszcze, jak wygląda zejście z drugiej strony. I sam chciałbym tamtędy zejść, bo nie schodziłem i widziałem, że tam jest ładnie. Dlatego się śpieszę. Zjadłem trochę. Trochę się też wymarzłem, bo stałem w miejscu. No ale teraz myślę, że... Sorry, tak telepie, że... Trochę zmarzłem, bo stałem w jednym miejscu, ale myślę, że teraz się trochę wygrzeje. Zacznie się ruszać termo, zacznie działać. I będzie git, już zaczynam czuć, że jest mi ciepło. A zaraz jeszcze do tego wszystkiego pas biodrowy pozapinam. Od pleców mnie plecak będzie grzał w miarę. I będzie super. Idę, żeby wam pokazać, jak wygląda zejście. Podziwiajcie, piękne góry. Piękne góry. Ładnie się zrobiło, co? Gdzieś tam złota godzina powoli się pokazuje. A ja wracam. Kocham to, kocham ten stan, kiedy jestem w górach. No. Szkoda, że samemu tak jestem w górach. Ale liczy się to, że jestem. Może kiedyś sobie znajdę jakichś ludzi do chodzenia po górach. Zresztą zobaczymy. Wszystko się okaże z czasem. Musicie przyznać, że jest ładnie. Szkoda, że już wychodzę. Podoba mi się, nie podoba.
Paragon Sienicowy jest bardzo ładna. Muszę tu przyjechać w lato, bo coś mi się wydaje, że w lato tu naprawdę jest mega cudownie. No, wiecie, zima, lato, w zimę jesteście ubrani na cebulę i wszędzie wam zimno, idziecie ciężej wam. A w lato to jednak ubrani tak jak chcecie, jakieś tam spodnie czy spodenki trekkingowe, kijki wystarczą, nawet nie musicie mieć żadnych raków, nic. I śmiało sobie idziecie, odpoczywacie, idziecie, no jest po prostu lepiej. Muszę się kiedyś wybrać po prostu na Haragon Sienicową latem. Tak mi się wydaje, że po prostu to jest super. W końcu tutaj się przechadzał Jan Paweł II. Po tych górach wszystkich. Spodobały mu się. A my wracamy, zostało. Nie wiem ile. Ale wiem, że będzie jasno. Jak zejdę, to już dopiero będzie się ściemniać mocno, jak już zejdę z góry. Z góry. Jeszcze taki powód jeden mam, dlaczego w ogóle się dzisiaj schodzę dużo szybciej. Ten drugi powód to jest taki, że muszę dzisiaj poskładać filmy dla was, bo tego jest dużo. I muszę jakoś to ogarnąć, bo zasypałem się mocno przez te parę dni. A dzisiaj chciałbym to jakoś ogarnąć, poukładać, porobić, bo na apartamencie, na lokacji mam tak słaby internet, że jeden film mi się wrzuca cały dzień. No autentycznie, około 12-15 godzin. Ogólnie to wcześniej szliśmy przez Dolinę Jaworzynki, teraz będziemy szli przez Boczań do Kuźnic, także lecimy teraz przez Boczań, a jesteśmy wręcz między kopami. Na 1499 metrów nad poziomem morza. A to jest taki widoczek stąd. Dobra, teraz nie będzie teraz taki korku, bo ludzie się rozdzielają na dwie strony i będzie dużo łatwiej się schodzić niż to, co było wcześniej. Ponoć tu jest trochę bardziej stromo niż tam. Ale jeszcze tędy nie szedłem. Wczoraj pytałem tylko, jak, która droga jest lepsza. Powiedzieli, że tamta, tu jest bardziej stromo. Zobaczymy, nie wydaje mi się. Wczoraj stromo to było przed Kasprowym, jak chodziłem w Salomonach. Tam było stromo i bardzo ślisko. A tutaj myślę, że będzie nawet okej. Okay. Tamta góra, nie wiem co to jest. Nie chcę mówić, że to Karpacz. Nie znam się, nie wiem. Ale no, jest ładna. No, ośnieżona mocno u góry. No nie, no kurde, jak tu jest Zakopane, to po tamtej stronie gdzieś powinien być Karpacz, no jak nic. Albo no nie mam pojęcia. Przecież ten Karpacz tak trochę chyba za blisko. Mi się przynajmniej wydaje, no. A tu jest bardzo stromo. Trzeba uważać, żeby się nie zsunąć. I nie rozwali sobie nogi, albo nie złamać nogi. O, właśnie słonko się chowa za górę. Widzicie to? Ja jestem niżej? I słonko jest niżej. Także fajnie to wygląda. No zobaczcie sobie. Bardzo mi się podoba. Jest dzisiaj fajnie, bo wbiłem i zszedłem w dzień. Także to jest bardzo duży plus. Chociaż jedno, co mi się tutaj nie podoba, to fakt, że muszę wrócić na lokację zamiast spać pod namiotem jutro iść po prostu dalej. Taka opcja była dużo lepsza. Mam takie dziwne odczucie, że Karpacz, góry w Karpaczu ogólnie wyglądają bardziej spektakularnie, ale jeżeli chodzi o już podejście gdzieś tam, powiedzmy, przed Morskie Oko i tak dalej, no to jednak to Morskie Oko wygrywa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tak z odległości, jakbym patrzył z Zakopanego na góry, w Zakopanym, ale z miasta Zakopanego, to Karpacz jednak dla mnie wygrywa, tak z tego co kojarzę. Bardziej mi się przynajmniej podobało w Karpaczu. Dla mnie ten Zakopany to już jest zbyt bardzo miastowy. Niby Karpacz też jest takim miastem, ale jednak Zakopane już się tak rozwinęło, poszło w tak złą stronę, taką turystyczną stronę, mocno nastawioną na pieniądze. To jest aż niesamowite, a Karpacz jeszcze do tego nie doszedł. Dlatego Karpacz moim zdaniem póki co, no, lepszy. Oczywiście ja lubię bardziej góry, gdzie jest dużo mniej rozwinięta turystyka, gdzie ludzie żyją tak jak żyli jeszcze 50-100 lat temu. I jest okej.
Jeszcze bardzo lubię takie klimo i ślisko. Jeszcze lubię bardzo takie klimaty takiego lasu w górach. Bardzo, bardzo fajnie w ogóle tu jest. Świeżo i to czuć. Gdzie schodzimy. Tak to wygląda dookoła. Widzicie, taka ścieżka w lesie. Szlak w lesie i sobie idziecie chillowo. Oczywiście powiem wam szczerze, po tych paru dniach wiem, że to zima ciężka, ale jednak lato lepsze. To jedno z powodów, dlaczego lato dla mnie lepsze w góry i ogólnie na trasy, to jest taki, że nie muszę się tak ubierać jak cebula. Non stop coś na sobie nosi, żeby było ciepło. Po drugie, jest ciepło po prostu w lato, dlatego wolę lato. No i też łatwiej się chodzi, przyjemniej się chodzi, prawda? No. Nie masz tak, że częściej się ślizgasz. Jak umiejętnie chodzisz, to się nie ślizgasz. No właśnie. I w dodatku można się zawsze gdzieś rozbić pod namiotem, jakby ktoś chciał gdzieś po drodze. No. Także tego wolę lato. I czekam, może na majówkę, albo po majówce się już gdzieś wybiorę, bo planuję po majówce zjechać z Holandii z oszczędzoną kasą, tak niedużo, ale oszczędzone, i za te pieniądze żyć gdzieś w trasie. Nagrywać oczywiście dla was kolejne vlogi z podróży, z wypraw różnych. Także no, także tak to będzie przynajmniej wyglądać. Toprowski helikopter dzisiaj lata non-stop z koszem pod spodem. No i pamiętajcie, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie róbcie tego, co ja. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, na pewno nie róbcie tego w domu. Dobra, także to będzie koniec podróży na dzisiaj. Na górę i z powrotem. Właśnie. Dotarłem do końca. Także hala gąsienicowa zaliczona zimą. Niestety zimą, wolałbym latem. No ale jest, też było spoko. Tutaj ten odcinek, który teraz szedłem, był dosyć, jakby to powiedzieć, bardziej śliski i trzeba było bardziej uważać. Nieraz widziałem, ktoś się ślizgał, ale daliśmy radę i jesteśmy na dole. Kuźnicy. Udało się wtedy z powrotem w jeden dzień na halę gąsienicową. Bardzo mi się podobało, nie podchodziłem tam pod PTTK, pod żadne schronisko, bo nie było sensu. Zrobiłem sobie tam jeść i od razu zwijałem stamtąd, bo chciałem właśnie wrócić, tak jak będzie w miarę jasno, żeby wam pokazać też inną stronę schodzenia, jak tam ładnie to wygląda. Ja wracam od razu do domu, nawet dzisiaj chyba nigdzie na miasto nie idę jeść. Tak, chyba dzisiaj nigdzie nie pójdę, może sobie coś na wynos wezmę szybko do domu, albo do Biedronki skoczę, a tak to idę szybko ogarniać się i odpoczywać. Zostały mi dwa dni, sobota, niedziela, w niedzielę już wracam wieczorem, ale jutro, dzisiaj chciałbym jeszcze pomontować trochę tych filmów, które dla was nagrałem. Taki jest przynajmniej plan, a jutro jeszcze nie wiem, co będę robił. Także odnośnie jutra, no wiecie się po prostu jutro. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, gdzieś tam wiecie, jak to działa, to mnie wspiera. No i oglądajcie mnie. Do zobaczenia jutro. Siema, cześć.